Krzysztof Klepacz, wreszcie jestem na wygranym pojedynku. Tak. Ostatnio pojechałem na niestety przegrany pojedynek w Czechach. Jak bardzo zadowolony jesteś z tego zwycięstwa? Jestem bardzo, bardzo zadowolony, ponieważ w te przygotowania włożyłem 100%, nie w każde, ale na te przygotowania czułem się, że byłem najlepiej przygotowany we wszystkich moich walkach amatorskich i zawodowych. Naprawdę, naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolony ze swojej formy. Od samego początku właśnie bardzo przycisnąłeś tempo. Rywal był w zasadzie cały czas na cofce. Tak, tak. Dlaczego właśnie przyjąłeś taki game plan? Rodzu tak zaplanował, ponieważ zawodnik z Torunia 3 lata nie walczył. Uważał, że jak szybko wywrę na nim presję, pokażę, że ja mam siłę w ciosach. Zawodnik będzie się cofał, spali się psychicznie. Po prostu przyciskając go, on będzie szybciej się męczył ode mnie, a ja wiedziałem, że naprawdę na tą walkę miałem bardzo dobrą bazę tlenową przygotowaną. I liczyliśmy, że go wymęczę w pierwszej rundzie i nawet jak przetrwa tą pierwszą rundę, w drugiej go zamęczę. No ale zauważyłem, że już na spokojnie to powinienem rozwiązać, popłukać, rozwiązać to i dociągnąć zwycięstwo do końca po prostu. Wiadomo, że rzadko kiedy zawodnik tak naprawdę chce dopuścić do tej, żeby to sędziowie decydowali o zwycięstwie. Czy mimo wszystko, że byłeś bardzo pewny, bo tam wiwatowałeś, podnosiłeś rękę w geście zwycięstwa, zanim była ogłoszona decyzja, czy była jakaś taka chwila zawahania, że może to nie ty? Nie. Wiedziałem, że mam przewagę od samego początku. Do końca przeciwnik może 3-4 razy mnie trafił w całej walce. Raz był z góry, ale się tym nawet nie przejąłem, bo wiedziałem, że ja miałem olbrzymią przewagę i po prostu jak on był z góry, to po prostu sobie odpoczywałem, nic z tego nie robiłem, czekałem na rozwój wypadków. Totalnie na spokojnie, na luzie, nie było żadnego stresu. I na koniec, tak, pozwoliłem sobie na taki mały dowcip akurat na fanpage'u podczas gali, bo widziałem, że termofor, który przykładał Marcin, jest w serduszka. Później twoje wyznania miłości to chyba same takie kochliwe chłopaki u was i dziewczyny w sumie. Nie, oczywiście, u nas chłopaki w klubie są bardzo, bardzo uczuciowi. Naprawdę, ale to serduszka to z tego co pamiętam, to chyba Karolina prezentowała to Kowalkiewicz. Chyba z tego już nie pamiętam historii tego, ale coś mi się kojarzy, nie jestem w 100% pewien. Gratuluję w takim razie świetnej wygranej i co, życzę powodzenia całemu teamowi, bo pewnie zaraz idziesz na... Tak, właśnie Damian zaraz walczy i też również chciałem zdążyć na jego walkę, ponieważ na kolejną walkę jedziemy razem, a nigdy nie walczyliśmy razem na tej samej gali, więc chętnie obejrzę mojego kolegę klubowego. Nie trzymam, gratuluję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Dzięki.